Mariusz! Mariusz, uspokój się, jak ci się zachowuje, przecież zwariowałeś. No i ojciec, 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 to się umrze ze strachu. No i co? No i gdzie jest dziadek i jego koledzy? Nie wiem, Mariusz, proszę, nie wiem, nie wiem, dlaczego my się daliśmy wyciągnąć na to głupie polowanie. Chyba się zgubiliśmy, tato. Mariusz! Nie zgubiliśmy się, właśnie się nie zgubiliśmy, to oni się zgubili. No, oni się zgubili, przecież my jesteśmy, prawda? To ich nie ma, nie nas. My jesteśmy tutaj, patrz. Jasne, ja jestem pierwszy. Jasne. Oczywiście jesteśmy, ale jak dojść do domu, to też nie wiemy. Mariusz, prawdziwy mężczyzna nie ma domu. Jest tym wiecznym wędrowcem. Wiecznym wędrowcem, prawdziwy mężczyzna. No, to się od razu wyjaśniło, dlaczego ojciec tu stoi sparaliżowany strachem od 3 godzin i boi się kroka zrobić w jakąś stronę. Mariusz, mylisz odwagę z brawurą. Może byśmy gdzieś poszli. Co? Może byśmy gdzieś poszli, no. Gdzie ty chcesz iść? No dziadka szukać. Co? Czekaj, nie, stójmy tutaj, poczekaj, nie wiem. No dobrze, no to... poczekaj na śmigłowce, na wojsko, ktoś nas w końcu znajdzie, przecież jakiś radar nas namierzy w końcu, prawda? Wiesz co, tata? To chociaż może zawołamy dziadka. Nie! Przecież nie wolno puszczyć zwierząt, nie wiesz co dziadek mówił? Przecież to jest wariat, ostrzeli nam głowę, jak przecież usłyszysz, że krzyczymy. Stary wariat, to przecież... Mariusz! Ściemnia się. Ciekawe, czy tu są wilki. Kto? No wilki. Wilki? A mogą być? No pewnie, no przecież jesteśmy w lesie. Mariusz! Tak się zachowujesz! Dobra, chyba pójdę ich poszukać. Co? No pójdę ich poszukać. A ja? Tato tu zostanie. Jak, sam? No ze strzelbą. Nie, Mariusz, nigdzie nie idź. Nie, tato, pójdę, bo inaczej to w ogóle ich nigdy nie znajdziemy. Mariusz, nie, nie, pójdę. Stój, bo strzelam! A się zrobię dziurę w głowie, to zobaczę. Stój! Stój, nie ruszaj się! Zostaniemy sami, poczekamy na śmigłowce, poczekamy na wojsko, poczekamy na, wiesz, czołg jakiś przyjedzie, na pewno ktoś musi przecież o tym wiedzieć. Tato, no, tato, ale w ten sposób to nigdy ich nie znajdziemy. Dobrze, Mariusz. Jeśli nie żyją, to znaczy, że nie możemy już im pomóc. Dobrze. Poczekamy. Dobrze. Możemy sobie poczekać. A która jest w ogóle godzina? Co? No, która godzina? Gdzieś tak koło, nie wiem, 19:00. 19:00? To niedobrze. Niedobrze. Dlaczego niedobrze? 19:00, wie tato, to jest taka pora wzmożonej aktywności wilków. One wtedy wychodzą na żer. Mariusz! Kto wychodzi na żer? No wilki wychodzą na żer. To... Skąd ty w ogóle to wszystko wiesz takie rzeczy? No ja to skąd mam wiedzieć? Z biologii. Tak, ty głowiec, ze wszystkiego masz pałę, nic nie umiesz, akurat o wilkach to się musiałeś wszystkiego nauczyć. Wilki to moje hobby. Moje hobby od lat, tato. Czy ty wiesz, w ogóle to wszystko się zaczęło, jak znalazłem w internecie zdjęcie krowy, której wilk odgryzł głowę. Mariusz! Mariusz! Tato, co? Ktoś idzie! Ktoś idzie! Ty idzie! Tam! No. Świetny strzał, synu. Mariusz, zwariowałeś? Dziadka byś zabił, no! Ach, ty! Konusie, ty! Ha! Gnój się bawi bronią! Jak tam, myśliwi? Upolowaliście coś? O, tam! Dzisiaj jakoś nie biorą. Nie, ale trafiliśmy na jedną kurę zdechłą. Ktoś wyrzucił. A nie szkodzi, ojciec i tak wpakował w nią wiadro śrutu. Mariusz, przecież to mogła być pułapka! Może to wilk się przebrał za kurę i się zaatakował z tyłu, no... Trzeba uważać. No dobrze, koniec polowania. Fajnie. Boże. Jeszcze bym został, ale... Trudno, trzeba iść, tak? Chodźmy. Tak jest, wracamy. Tak. Na ognisko. Cześć, synu. No, super, zobaczysz, dziadek to ma pomysł. A na ognisku, jak zwykle, tradycyjna myśliwska dziczyzna. No, super. Świetnie, bo jestem głodny jak... Jak wilk. Mariusz! Tak, z tym, że jest takie stare łowieckie prawo, no, że je się tylko to, co się wcześniej upolowało. No. Aha, bardzo dobrze. Super. Ach, te polowania! No, te polowania. Na szczęście wziąłem ze sobą kanapkę. Jedną? Jedną. Marsz!
No, dobra. Pamiętasz może, gdzie leży tamta kura?